Siema, siema! Dzień dobry! Auć! Witamy na kanale Bez Spiny. Ja jestem Marka. Antek. Antek, który Antek śpi. Śpi. Śpiący ten królewicz. To jest tata, Maciusiu. Maciusiu, właśnie jesteśmy w Walencji. W Walencji. I czekamy na znajomych i dzisiaj idziemy na kolejny wodospad. Cazarouro. Tak, czyli oryginalny wodospad Cazarouro, bo kiedyś byliśmy na nowym Cazarouro. Tutaj wam mogę zalinkować film. A dzisiaj idziemy na oryginalny Cazarouro. Na stary. Old, whatever, baby, you know, they call it like they call it. So, story. Więc do zobaczenia na szlaku. Szlaku? Co szlaku? On the path, you know. Tak. Tak? Tak. No to tak, będzie przejście przez czyjąś posesję. Także zaczynamy, może padać. No tutaj dużo częściej pada w Walencji. Chmury się tu zawsze owijają w koło tych gór. No zobaczymy. Nie? Jak nie będzie padać, to i tak się spocimy, także na jedno wychodzi. Tak będziemy mokrzy i tak będziemy mokrzy. Co na śniadanie? No, tu jest fajny widoczek. Nie wiem, czy to GoPro to odda, ale widać. It's a nice valley, huh? Yeah. This, the valley get deeper and skinnier, and when you get to the end, then there's the waterfall. Ah, okay. No, niezła dolina, niezła. Cool, huh? Widok jest naprawdę niesamowity, nie? Z ponad 180 stopni, widzicie, takich, kurde, z worków wypełnionych ziemią. Ale przynajmniej nie są śliskie, to jest spoko. Gorzej z kamieniami. Gorzej z kamieniami. O. Także znowu raduje się me serce, że będę Antka wynosił do góry. A on coraz cięższy, nie? Stopnie się skończyły. Ale spoko, no to wiecie, 5 minut może. Połowa z tego, co na tym drugim wodospadzie Cazarouro, tam jest 320 stopni, a tutaj jest 140, coś takiego Derek mówi. Patrzcie, jaka poręczówka. Rurka PCV do wody i kawałek dętki od motocykla i jest ok. Jest ok. Coś trzeba więcej. Tutaj też, o. Działa, działa. Jakiś śmieszny owad. Kurde, interesujące kwiatki. Patrzcie, jaka stonoga się tu chowa.
Chyba ją przestraszyłem. Czerwone nogi. Coś tam widać. Najlepsze, że Antek ją wypaczył. My po prostu przeszliśmy, a Antek pokazał i mówi, że o, ja się boję, nie? Ale czego się boisz? No, zbliżamy się do wody. Tak jest. No, tam nawet jakaś kładka jest. Shit! Woo! That's the good temperature. That's the chilling water, guys. Come on. Yeah. No, it's like, you see, I'm standing here. It is more shallow. Come on, babe, jump in the water. Kurwa. Kurde, no idę, ciekaw jestem, co to za domek tutaj jest. Kto to zmajstrował? O, zaczyna padać. Tutaj to takie bagienko jest. Woda się leje. Nie wiem, czy to była hodowla czegoś tutaj. To tak to wygląda. Tu jest jakiś zbiornik na wodę. I chatka. Chatka rozjechana. Kubusia Puchatka. Popatrzcie, jakie miejsce w ogóle. No, to był kibel chyba. Tak mi się coś widzi. Yeah, I'm going! Znaczy, spróbuję zejść drugą stroną, tu od tej drugiej chatki. Tu nawet są stopnie takie lekkie, to zarosło wszystko. O, proszę bardzo. Druga chatka. Chatka Kubusia Puchatka. Woda jest. A tutaj to chyba ktoś tu używał, bo nie tak dawno temu. Pusto jest, ale tam jest garnek. Palenisko. Że może od czasu do czasu ktoś tu zagląda. No, że można by tu przyjść i się przekimać w takiej chacie. Zapalić sobie ognisko.
Jak ktoś się nie boi. Ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa. Wracam. Wracam tędy. No, a tu jest normalnie tama zbudowana. Dlatego ta woda jest tu spiętrzona. Ktoś tamę zbudował. No. Co jest? Co widzisz? Babe, don't go too deep, man. I'm gonna get fixed while you go. Starts to rain. Bye, guys. Whoa. Heavy rain. You did it. So finally we have rain. Pada deszcz. Almost there, guys. Jesus Christ. Hey. Careful, babe. This is slippery. Yeah? Yeah. Oh my God. I don't know if I can make it. Oh, guys. No więc tak to to wygląda. W sumie nieźle. Mogłoby być ten. Mogłoby być więcej słońca, nie? Bo tak jest. Jest na tyle chłodno, że wcale mi się do wody nie chce wskakiwać. Ten wariat tam skoczył, nie? Ja odpuszczam. Widzicie, że mgiełka z wodospadu cały czas na obiekty wsiada. A Antek w jaskini jest podgrzewany i tego, i cycka ma. Także full wypas znowu. Uwaga! Away! Let's go back! Nie ma lekko, co? Not so easy to carry Anton. No. Idziemy przez rzekę. No, co chcesz powiedzieć? Wyrzuć to. Wyrzuć robala. Powoli. This is awesome. Ale robal. What a bug.
Centipede. Hey, what's done? Oh! Jackfruit. Oh my god! How would the jackfruit taste like? Tastes like dirty feet. And I know, believe me, because I've been dirty feet before. It's delicious. No. To jakbyście nie wiedzieli, jackfruit smakuje jak brudne stopy. What was that big huge one? Not the durian, the smelly one. Huh? The smelly one, the stinky one. No, that stinky one is... jackfruit is not stinky. No, it's not stinky. It's very sweet smell. Alright, delete that. Delete that? You're just tired of walking, guys. Pomylił jackfruta z durianem. Dorian. Carrying Antonab is not easy. No, niesienie Antka do góry. Dobre cardio. It's good cardio training. Nieładny. But we have nice perspective now. To rest a little. I'm hungry. That's how you can enjoy the cigarettes in the different way. Podoba ci się? Mama, the house. Yeah. Tu jest motyl, popatrz. O, widzisz? O, usiadł na krzaczku, popatrz. Jest? Motylek? Chodź, idziemy. Idziemy, bo już wszyscy daleko są. Chodź. But you pay only if you come back alive. If you don't come back, you don't have to pay. Yeah. That's the fair deal. 50 peso za głowę, za wycieczkę tutaj, że się przechodzi chyba przez gościa ten ogródek. Ja i on utrzymuje ten szlak, te worki tam ustawia i te poręcze robi. Wiecie, pokażę wam. Yeah. Tu są pozostałe wodospady z okolicy, w okolicy, które można zwiedzić. You can see Sikihor. Widać Sikihor. Było. Na horyzoncie.